Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części powiemy sobie parę słów na temat Rigid Body, konkretnie na temat symulacji. Gdyby ktoś był zainteresowany, czym są takie symulacje i co to jest w ogóle takie tajemnicze Rigid Body, to nic prostszego jak wpisać w Google zapytanie o to i znajdziemy wtedy szybko informację o tym, że jest to po prostu idealizacja spójnego, ciągłego ciała, które się nie deformuje. Mamy tutaj sporo napisane, to jest angielska Wikipedia. Proszę zobaczyć, mamy tutaj o kinematyce, matematyce, są jakieś prędkości, mnóstwo różnych ciekawych informacji. A więc osoby, które byłyby zainteresowane matematyką, która stoi za takimi symulacjami, mogą tutaj poczuć się lekko spełnione. Proszę zobaczyć, ile tego jest i są także linki. W polskiej Wikipedii mamy troszeczkę mniej, bo tylko tyle. Cała reszta nie wiedzieć czemu siedzi tutaj i to też nie jest duża. Także nasi gimnazjaliści najwyraźniej się nie postarali albo po prostu im się nie chciało. Jeżeli wrócimy do wiki związanej z Blenderem, to możemy się przekonać, że istnieją tam dwa rodzaje fizyki. Pierwszy dokument to jest fizyka Rigid Bodies. I w tym momencie ta fizyka określa symulacje fizyczne, które odbywają się w silniku gier. O tym dzisiaj nie będę mówił, to jest osobna seria tutoriali, do której zapraszam. Na razie muszę przygotować jeszcze, ale cichosza będzie. Natomiast nas interesuje fizyka, która nazywa się Simulation. I powstała ona w wersji 2.66 już. Mamy tutaj przykładowe filmiki, żeby zobaczyć jak to działa. Takie coś łatwo wykonać, jeżeli będziemy używali tych informacji, o których za chwilkę powiem. Mamy także panel, który został już troszeczkę rozbudowany i o tym dzisiaj chciałem powiedzieć przynajmniej tradycyjnie kilka słów. A więc przejdźmy do dokumentacji. Tutaj to wszystko jest ładnie opisane. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam, można sobie poczytać. Potem trzeba będzie przejść do constrainów i różne inne fajne wypasy porobić. Tak czy inaczej, wracamy do Blendera. No i teraz zaczniemy może robić coś z tymi symulacjami, a więc Blender Game jest tutaj i o tym nie mówimy. Natomiast fizyka, którą mamy zintegrowaną z Blenderem, znajduje się w panelu dostępnym po naciśnięciu klawisza T. Nawiasem mówiąc, włącza także wyświetlanie przycisków, ponieważ może się to komuś przydać. I panel, o którym mówię, to jest panel o nazwie Physics. Physic. I teraz tak, na razie w tym panelu nic nie ma. Mamy Rigid Body Tools i to jest tylko taki prosty, malutki zestaw guzików. Ale jeżeli do sceny dodamy sobie tradycyjny klocek związany ze wszystkim, co jest w Blenderze na początku, podniosę go trochę do góry, taka byłby nad siatką. Jeżeli ten klocek dodam do tak zwanej strefy aktywnej, do aktywnego świata, za pomocą guzika AD Active, w tym momencie ten klocek uzyskuje zieloną obwódkę. I następnie, jeżeli uruchomię animację, naciskając na przykład Alt A, to ten klocek będzie sobie spokojnie spadał. Czyli nie wiem, czy on spokojnie spada, w każdym razie leci w dół na łeb, na szyję. Jak odsunę scenę, to widać, że on tam całkiem spokojnie sobie spada. Ok, ta animacja kończy się po 250 klatkach. Tak jest domyślnie określona w Blenderze. Proszę się nie dziwić, to dlatego, że tak po prostu określono. I teraz, gdybyśmy chcieli zacząć tutaj tłumaczyć dokładnie, o co chodzi, to należałoby się wgłębić w zakładkę związaną ze sceną, która jest w tym miejscu. I mamy tutaj coś takiego jak Rigid Body World. Mamy także poniżej Rigid Body Cache. I tego typu ustawienia dotyczą tylko obiektów, które dodaliśmy do sceny przez guzik Add Active. Jeżeli będę miał na scenie jakiegoś cuba zwykłego, to on nie będzie miał tutaj żadnych sensownych ustawień, bo nie został dodany do tego cache'a. Ale ten cache istnieje tutaj, dlatego że mam przynajmniej jeden obiekt, który już w tej strefie jest. Jeżeli usunę ten obiekt za pomocą guzika Remove, to w tym momencie te ustawienia nie mają żadnego znaczenia. Na scenie nic się nie będzie działo, mogę uruchomić animację i jak widać nic się nie rusza. Teraz tak, jeżeli któryś z obiektów ustawię sobie jako Passive, na przykład ten plane, który przed chwilką dodałem, naciskając guzik Add Passive, to mój klocek będzie w stanie spaść na ten obiekt pasywny i zderzy się z nim, a następnie zatrzyma. Tak może być w przypadku, kiedy klocków mamy niewiele i one są stosunkowo niezbyt ciężkie. Natomiast jeżeli będą małe, będą szybko poruszać się, będą bardzo ciężkie albo uderzą je z góry, jakieś obiekty mogą przez takiego plane'a przejść. To jest, nawiasem mówiąc, taka najprostsza, najzwyklejsza symulacja fizyki. Takich klocków mogę nakopiować sobie, ile będę chciał i one wszystkie będą spokojnie w tej fizyce sobie pracowały, odbijając się od siebie. A więc bardzo prosto można modelować scenę w taki sposób, że one będą tworzyć różnego rodzaju konstrukcje. Na przykład będzie można budować domki z cegieł i inne rzeczy. Gdybym potrzebował sceny, która animuje się znacznie dłużej niż 250 klatek, na przykład tak jak teraz mam 3000 klatek, to musiałbym ustawić sobie w Rigid Body Cache na zakładce sceny inny zakres klatek, a więc na przykład 300. W
W tym momencie, jeżeli do 300 również ograniczę ilość swoich klatek całej animacji, no na taką krótką animację, i wtedy odtwarzając taką animację będę powodował wybejkowanie całej geometrii sceny. Czyli każdy klocek, który tutaj mam teraz na scenie, który został dodany do tej strefy Active, będzie miał liczonego bejka. Podobnie liczone bejki mają obiekty, które są ustawione jako statiki. To widać, ponieważ tutaj pojawia się w timelinerze taka żółtawa kreseczka i ona określa wybejkowanie pewnej fizyki, która tutaj zachodzi, która jest symulowana. No i to jest w zasadzie tyle nawiasem wstępu. To, co jeszcze można powiedzieć, to na przykład taka prosta rzecz jak strefy kolizji. Otóż każdy z tych obiektów ma jakąś swoją strefę kolizji, nawet gdyby ona miała być domyślna. W przypadku takiej kostki ta strefa kolizji jest równoznaczna z kształtem kostki i nazywa się box. Jeżeli włączę widok siatki, albo nawet sam widok kostki, to widzę, że tutaj nic nie ma konkretnie ustawione, jest tylko sama kostka. Natomiast jeżeli chciałbym zmienić taką strefę kolizji, musiałbym przejść na zakładkę z fizyką na samym końcu i mam wtedy ustawienia Rigid Body tam, ponieważ jest wciśnięty guzik Rigid Body. Mogę taką kostkę również usunąć z tego świata za pomocą wyciśnięcia tego guzika, więc ten Rigid Body tutaj działa tak samo jak ten guzik Add Active albo Remove. Więc włączam i teraz mam tutaj ustawienia mojego klocka. I teraz ta kolizja, o której mówiłem wcześniej, to jest panel Rigid Body Collisions i jest teraz Convex Hull tutaj wybrany. Co oznacza, że brana jest bryła opinająca tę kostkę, bryła wypukła, dodajmy jeszcze. Zamiast tego mogę wybrać sobie tutaj box i wtedy widzę, że dookoła tej kostki pojawia się taka troszeczkę grubsza obwódka, nie wiem czy to było widoczne, ale mogę zamiast tego wybrać również taką śmieszną strefę kolizji jak na przykład sphere i wtedy widzę w środku sferę. I to jest ta sfera, która będzie teraz reagować na otoczenie. Widzę, że kostka spadła. Jeżeli dam dwie takie kostki, to one się będą zachowywały tak, jak byłyby zwykłymi kulkami. Proszę zobaczyć, kostka się spokojnie toczy, bo myśli, że jest kulką. A więc tego typu ustawienia możemy sobie śmiało pozmieniać dla obiektów, które mają bardziej złożone kształty, na przykład torusa albo małpki. Będziemy potrzebowali zmienić tę strefę kolizji na jakąś inną. Gdybyśmy mieli taką małpkę, dodam ją teraz do sceny, manki. Dodam teraz ją do świata. Jeżeli teraz ustawię ją w tym miejscu, to ona powinna zaczepić uchem o ten cube. Proszę zobaczyć, teraz spadła. No akurat tutaj to chyba nie nastąpiło, musimy się przyjrzeć dokładnie. Obniżę troszeczkę te obiekty, aby mieć lepszy widok. No teraz to nie za bardzo działa, dlatego być może, że mamy kostkę ustawioną jako sphere. Jeżeli ustawię box, to proszę zobaczyć, jak to się zachowuje. Wydaje się, że małpa nie styka się z kostką. Proszę zobaczyć, teraz ona się odpycha od pewnego powietrza, które jest pomiędzy tymi obiektami. To dlatego właśnie, że jej strefa kolizji jest ustawiona na convex hull. To jest taka opinająca bryła, która mniej więcej przebiega tędy. Może to krzywo narysowałem. Jakoś tak można byłoby to narysować. I ta strefa kolizji powoduje, że małpka nie będzie się zbytnio chciała przybliżać do jakichś obiektów, zwłaszcza tam, gdzie ma wolne miejsca. Tak samo, gdybym miał tutaj dodany torus, ten torus również nie miałby za bardzo ochoty wejść na przykład w strefę związaną z narożnikiem takiego cuba, na przykład tutaj. Jeżeli go ustawię w ten sposób, ten torus będzie z tej strefy wypychany bardzo silnie. Oczywiście gdyby był w tym świecie, on ma teraz convex hull domyślnie, widać, że wyskakuje. Gdybym chciał, aby strefa kolizji była dokładnie taka jak trzeba, musiałem ten convex hull zamienić na mesh. Mesh to jest po prostu siatka mesha, która liczy się najwolniej, ale też najbardziej precyzyjnie. I teraz widać, że to wygląda znacznie lepiej. Tak samo dla naszej małpki. Musiałbym wygumkować tylko Juris Pencil, zmienię na mesh. I w tym momencie widać, że obiekty zachowują się prawidłowo, czyli tak, jakbyśmy się tego po nich mogli spodziewać. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą warto pokazać. Mam ten torus tutaj. Taki torus można użyć do animacji innych obiektów, podobnych do tego torusa. Wystarczy tylko, że je ustawię tutaj, przekręcę 90 stopni na przykład. I ten obiekt, który jest takim węzłem, na którym mają wisieć inne obiekty, ustawię jako pasyw. Tak samo jak na przykład ten plane pod spodem. To powoduje, że w tym momencie torus elegancko się zaczepia na drugim torusie i mamy coś na kształt symulacji łańcucha czy czegoś podobnego. Tak to może wyglądać. One teraz szukają takiego równowagowego położenia. No i jakoś tam się muszą rozmieścić w przestrzeni. Gdybym chciał, mogę to jeszcze troszeczkę poprawić. O, w ten sposób dodam jeszcze jeden taki torus tutaj, po to, aby było im troszeczkę bardziej ciasno. Zobaczymy, co teraz wyjdzie. No i proszę zobaczyć, wszystkie cztery sobie siedzą, ale już widać tutaj pewną przepychankę, pewną niestabilność. Tak czy inaczej, to jest swego rodzaju symulacja fizyki.
A bryły, które tutaj mamy, to są bryły sztywne. Można im nadawać momenty bezwładności, można im dodawać sprężystość, tarcie, różnego rodzaju parametry, o których powiemy sobie później, a to jest na razie tytułem wstępu. Tylko tyle. A więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.